Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z serii przetestowanych przeze mnie sklepów, jak się sprawdzają zakupy. I tym razem akurat mamy tutaj sklep Minty Minty Shop. Powiem szczerze, że bardzo można się na początku niemile zaskoczyć, a później bardzo miło zostać potraktowanym. Można również miło podchodzić do jakiegoś sklepu, a po chwili po prostu mega się rozczarować. Wszystko zależy tak naprawdę od oczywiście ludzi, którzy tam pracują i jak do nas podchodzą. Powiem szczerze, że ze sklepem Minty na początku miałam ogromne problemy. Ponieważ chciałam złożyć zamówienie, wyskoczyła mi gdzieś reklama, bo tak to działa. <laughs> z racji tego, że ostatnio zajmuję się makijażami, więc mnóstwo wyskakuje mi w telefonie, oczywiście jak przeglądam strony z kosmetykami, to wyskakuje mi mnóstwo propozycji, jakichś newsletterów, żeby polajkować jakąś stronę, żeby wejść i na Facebooku i tak dalej. Niestety telefon nas słucha, chyba wiecie już o tym, a jeżeli nie, no to, to jest prawda. Ja na początku byłam sceptycznie do tego nastawiona i myślałam, że tak nie jest, ale niestety tak jest. Wszystko, co wyszukujemy, gdzieś się zapisuje. Później strony automatycznie są nam... Po prostu przez te wszystkie ciasteczka udostępniane, przez co e, mamy więcej e, sklepów do wyboru. I akurat tak mi właśnie przez przypadek zupełnie wyskoczył Minty's Shop. E, w tym sklepie właśnie chciałam sobie coś zamówić. Były, była promocja, że w weekend za 49 zł jak się zrobi zakupy, to była darmowa dostawa. Niestety nie udało mi się zakupu zrobić ani przez weekend, ani przez cały kolejny tydzień, ponieważ u mnie za każdym razem, kiedy wrzuciłam produkty do koszyka, chciałam dojść do końcowego zamówienia i zapłacić za swoje zamówienie, żeby właśnie skorzystać na początku z tej darmowej dostawy, a później już w ogóle cokolwiek zamówić, już bez tej dostawy. To wyrzucało mnie, że produkty, które znajdują się w koszyku, po prostu ich nie ma. Byłam zdziwiona. Gdyż usuwając wszystko z koszyka, jak mi polecono, właśnie w sklepie Minty poprzez obsługę mailową, wrzucając wszystko od początku, nadal występował ten sam problem. Mimo, że w międzyczasie któreś produkty się kończyły i pojawiały inne, zamieniałam je, to problem u mnie występował przez ponad tydzień. Na początku pani na infolinii bardzo niemiło mnie zaskoczyła, ponieważ chciała mi wmówić, że to jest moja wina, że ja coś robię nie tak, że pewnie nie odświeżyłam strony i tak dalej. Nie była w stanie mi po prostu przedstawić jakiegoś realnego Sposobów, w którym mogłabym ominąć nękający mnie od ponad tygodnia problem. Natomiast później, po wielokrotnych mailach, przesyłanych screenach, jak to u mnie wygląda, kiedy robię zamówienie, w końcu udało się to zrobić. Sklep przyznał się, że to jednak u nich coś tam nie zadziałało. Mam na to oczywiście maile w postaci. Maile, które są, przepraszam, dowodem na to, że tak było, i udało mi się złożyć zamówienie. Sklep zachował się na koniec w porządku, mimo że tyle zjadłam nerwów, tak naprawdę, żeby zrobić swoje zamówienie. Udostępnił mi darmową dostawę z której nie mogłam skorzystać przez ten występujący błąd. I właśnie dziś, bo prosiłam, żeby właśnie do dzisiaj dotarło moje zamówienie, ponieważ będę wybierać się na czasy i zależało mi na tym, żeby właśnie jeden z tych kosmetyków przede wszystkim u mnie już był, stanął na wysokości zadania. Moje zamówienie do mnie dotarło o czasie, tak jak sklep obiecywał. Dostałam również... Troszkę próbek w ramach takiej rekompensaty, że zmarnowałam naprawdę bardzo dużo czasu. Wyobraźcie sobie, że przez ponad tydzień próbujecie złożyć zamówienie i wam się to nie udaje. Pewnie wielu z was, tak jak ja kiedyś bym to zrobiła, zrezygnowalibyście z tego zamówienia, wystawili negatywną opinię i po prostu zamówili w innym sklepie albo po prostu gdzieś stacjonarnie. Natomiast ja stwierdziłam, że się nie poddam, spróbuję jakoś się sklepem dogadać. Udało się, sklep mnie mega mile zaskoczył. Samo zapakowanie produktów, słuchajcie, piękne pudełeczko z Tutaj słuchajcie, tasiemką. Bardzo, bardzo fajnie to wyglądało, kiedy do mnie kurier przyniósł. Dodatkowo zapakowane w torebeczkę papierową. Słuchajcie, tu jest napisane thank you, naklejeczka. Wszystko było tutaj ładnie zapakowane. Kosmetyki, które zamówiłam do mnie trafiły. Dodatkowo dostałam jakieś właśnie gratisy w ramach przeprosin. I tuż zielony, który potrzebuję właśnie i bardzo, bardzo chciałam mieć nad morze, również do mnie dotarł. Oczywiście w kolejnych moich odcinkach opowiem Wam o tym tuszu, czy jest fajne i, i tak dalej, bo testuję kosmetyki właśnie z tego, właśnie mój tutaj kanał słynie, że ja coś dla Was testuję, opowiadam jak to się sprawdza, mam nadzieję, że się sprawdzi, to pierwszy raz powiem Wam szczerze, mam tusz z tej firmy Han. Jest to tuż zielone, także myślę, że na plaży na lato bardzo fajne, bo wiadomo, że na plaży się nie robi pełnego make-upu, bo idziemy tam, żeby odpocząć, zrelaksować się no i oczywiście opalić. Natomiast powiem tak: opinie w internecie na temat tego sklepu są różne bo pewnie dużo osób, tak jak ja również zawiodło się po prostu na tym, że coś tam nie działa do końca, natomiast ja muszę jednak mimo, że na początku miałam zamiar nakręcić odcinek, że jedna wielka masakra i po prostu nie polecać Wam tego sklepu, to jednak tym razem myślę, że można temu sklepowi dać szansę, tym bardziej, że ceny kosmetyków są naprawdę bardzo przystępne w porównaniu do innych sklepów jest to tak naprawdę pięknie zapakowane, nie wiem czy wszystkie zamówienia tak Pakują, ale podejrzewam, że tak, ponieważ no, te torebeczki widać, że to są ich takie firmowe. A w związku z tym, że ceny są naprawdę konkurencyjne, zamówienie do mnie przyszło dość szybko. E, dostałam jeszcze jakieś tutaj, właśnie gratisy w ramach przeprosin. No, oczywiście, wy na gratisy no, nie liczcie, chyba że oni rzeczywiście do zamówień też coś tam dodają. E, natomiast mają bardzo dużo różnych promocji e, i można coś dla ciebie fajnego znaleźć. Także no, ja na dzień dzisiejszy zwracam honor sklepowi. I po prostu mogę Wam ten sklep póki co polecić. Nie tylko ze względu na gratisowe próbki, ale też na podejście już e mailowej obsługi, bo na po rozmowie na infolinii byłam zniesmaczona, natomiast już po e wymianie zdań poprzez maila. Został mój problem rozwiązany, udało się to jakoś w miarę sprawnie załatwić, więc ja jestem na tę chwilę bardzo zadowolona. Jeżeli będę jeszcze coś zamawiać, bo oczywiście załączyłam sobie subskrypcję tego sklepu, więc będą mi przychodzić różne promocje, oferty, to będę Was informować o tym. Natomiast na dzień dzisiejszy możecie dać znać w komentarzu, czy Wy już z tego sklepu zamawialiście, czy jesteście zadowoleni, czy być może nie jesteście zadowoleni, bo wiadomo, opinie mogą być Różne, czy też uważacie, że mają konkurencyjne ceny? Czy udało Wam się tam wyhaczyć jakąś perełkę? Moje oceny, oczywiście, są obiektywne. Ja wszystko tutaj kupuję sama, zamawiam. Także nie promuję nic i nie robię tego tutaj jakby troszeczkę pod kogoś, tylko definitywnie to są moje szczere opinie, moje szczere zamówienia za moje własne pieniążki, także możecie liczyć na moim kanale zawsze na obiektywizm. No i tutaj właśnie sklep Minty miło mnie zaskoczył, także polecam serdecznie robienie tam zakupów. A jeżeli macie problem, proponowałabym od razu pisać maila, bo na infolinii ciężko jednak się dogadać. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Pa, pa!